To jest impreza skierowana do osób, które chcą założyć własny biznes, ale nie tylko. Również dla drugiej grupy osób, dla tych, którzy już prowadzą własny biznes, ale ten mikrobiznes, głównie dla tych, którzy krótko prowadzą i mają jeszcze szereg jakby luk informacyjnych, potrzeba im trochę doradztwa, czy też wsparcia finansowego, szukają informacji na ten temat. Czyli to są dwa kierunki. Dla tych, którzy chcą rozpocząć działalność i dla tych, którzy prowadzą tą mikroprzedsiębiorczość. A dlaczego założenie własnej działalności gospodarczej to jest dobry pomysł na karierę zawodową? Dlaczego warto przekonywać ludzi do podjęcia tego ryzyka, tego wyzwania? Czy to jest dobry pomysł? Czasami to jest konieczność. To znaczy z jednej strony, znaczy nie ma tutaj reguły, powiedziałbym. To jest kwestia indywidualna konkretnej osoby, która ma pewne predyspozycje, ma często musi mieć nie tylko wiedzę i umiejętności, ale dobrze by było, gdy miała pewne atuty w postaci na przykład lokalu czy urządzeń jakichś, prawda? Bo to nie jest tak, że wymarzy sobie jakąś działalność i to samo przyjdzie, prawda? To jest bardzo poważna decyzja. Dlaczego to jest, może być dobre? Z jednej strony mamy sytuację w tej chwili na rynku taką, że trudno znaleźć pracę na etat, prawda? W związku z tym dla niektórych, którzy chcieliby pracować na etacie, ale tą działalność, czy te działania można realizować w ramach własnej działalności, decydują się też, wobec tego decydują się na własną działalność, prawda? Bo własną działalność rozpocząć łatwo. Oczywiście jest kwestia utrzymania się na rynku, znalezienia odbiorców moich usług, czy produktów i tak dalej, i tak dalej. I no to jest największe wyzwanie. To wymaga przygotowania, wiedzy, umiejętności. I zawsze też upływu czasu, bo żeby zaistnieć na rynku, to trzeba też trochę czasu, prawda? A poza tym są jeszcze takie obszary i takie osoby, które mają na tyle, są przygotowani, że dla nich nie jest to wielki problem, specjalny wielki problem, żeby na tym rynku się znaleźć. Ale to nie jest większość, to raczej są nieliczni, prawda? Jest trudno na rynku w tej chwili, ale generalnie rzecz biorąc, zainteresowanie jest duże cały czas jeszcze. Między innymi dlatego, że mamy jakby małą rotację, czy tworzy się mało miejsc pracy właśnie stałej. W związku z sytuacją zawodową chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej na temat możliwości, które w chwili obecnej są dostępne dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Czyli rozumiem, że Pana interesuje ten temat założenia własnej działalności gospodarczej. Nie obawia się Pan właśnie tego nawału pracy, który jest potrzebny, żeby zrealizować taki pomysł? Wciąż mam nadzieję, że nawał pracy to jest tylko kwestia organizacji i wszystko tak naprawdę jest w zasięgu możliwości każdego, kto ma chęci i pomysł na to, żeby wziąć odpowiedzialność za swoją karierę. To spotkanie spełnia Pańskie oczekiwania? Dowiedział się Pan tego, co Pan zamierzał? Dowiaduję się, jestem w trakcie właśnie, zaraz będę kontynuował rozmowę z Panią z Urzędu Pracy, ale zdecydowanie można się dowiedzieć rzeczy, których do teraz jeszcze się nie miałem okazji dowiedzieć. Czyli potrzebne są takie spotkania? Dobrze, że coś takiego jest zorganizowane w Kościerzynie? Na pewno jest to bardzo fajne, ponieważ jest możliwość, żeby spotkać się od razu z kilkoma instytucjami czy przedstawicielami instytucji, z którymi mimo wszystko będzie się pracowało, zakładając działalność gospodarczą, więc mając wszystkich w jednym miejscu jest to na pewno dosyć dużym bonusem.